dziadku, kiedy lat miałeś tyle, co my teraz, że cię też interesował ekran komputera? Dzieci by nie wiedzieli, przecież komputerów wtedy nie było na świecie. Pewnie w czasach, kiedy byłeś małym chłopcem, układanie klocków Lego nie było ci obce. Dzieci by nie wiedzieli, przecież klocków Lego wtedy nie było na świecie. Takim opowieściom aż trudno dać wiarę. Tamte czasy musiały być na pewno smutne, szare. Nawet nie wiesz, wnusiu, jak bardzo się mylisz. Ja bym do tamtych czasów wrócił w każdej chwili. Czy to możliwe, wierzyć się nie chce, że dziadek kiedyś też był orzeszkiem, nosił pieluchy, zajadał kaszki, tak jak to robią wszystkie chłopaczki. Czy to możliwe, że zmieszły chana, babcie też nosił kuś na barana, a nasza babcia zupełnie mała, czasem ze złości w kącie klipała. Chociaż minęło już wiele lat, wcale nasz dziadek się nie starzeje, ze z nami zdobyłaś ten cały świat i zawsze się wesoło śmieje. Chociaż minęło już wiele lat, nasza babcia jest fajna jak koleżanka, wszystkim i zawsze za pan rad, mówi, że życie to niespodzianka. Dziadek i babcia też byli dziećmi, czasami grzeczni, czasami niegrzeczni. W krótkich spodankach dziadek grał piłkę i kiedyś szybę zbił przez pomyłkę. A nasza babcia karmiła lalę i chętnie ssała najmniejszy palec. Babcią i z dziadkiem kiedyś będziemy, tacy jak oni właśnie być chcemy. Rzucam, moja mama złości się, a gdy nie chcę ich pozbierać, wtedy jest już bardzo ciężko. Ale babcia mi pomoże poukładać klocki w mig. Za to wszystko, droga babciu, chcę ci podziękować dziś. Wszystkie dzieci dobrze wiedzą i się bardzo cieszą tym, że do babci i do dziadka zawsze można iść jak dym. Bo dziadkowie oraz babcie, choć już trudno w to kochanie, są często tak jak mało kto. Gdy zabawka się zepsuje, tato mało czasu ma. Dziadziu więc ją zreperuje, naprawia nowe mi da. I zabierze mnie na spacer, gdzie jest ładny, ciepły dzień. Za to wszystko dorobi dziadku, dziś chcę podziękować chcę. Proszę, dołączam się do mnie.